Cześć. Jakiś czas temu uzupełniałam zapasy półproduktów. Chciałabym Wam pokazać, skąd zamawiam naturalne półprodukty. Część filmu będzie relacją na żywo, część dopowiem z offu. Pokażę Wam, co zamawiam, co z tego zamierzam zrobić. Będzie też kilka informacji o kosmetykach naturalnych, o moich patentach na codzienną pielęgnację. Przewinie się też informacja o pewnym gadżecie ułatwiającym życie Zero Waste. Zostańcie ze mną. Oddaję głos do studia. Dzisiaj chciałabym pokazać, skąd zamawiam produkty kosmetyczne. To jest już moje któreś zamówienie w ciągu kilku lat. Jak widać, wypełnienie jest papierowe. A produkty zabezpieczone są tekturą. Generalnie poprosiłam o wypełnienie eko, o pakowanie w stylu Zero Waste, ale potem napisałam do właściciela, czy to jest u nich standard, czy robią tak tylko, jeżeli ktoś o to poprosi. Odpisał mi, że robią tak od jakiegoś czasu, że było bardzo dużo próśb i generalnie zmienili politykę pakowania, co jest bardzo na plus. Lubię ten sklep, ponieważ można tam dostać i oleje, i masła w szkle, co nieczęsto się zdarza. Jak są oleje w szkle, to na przykład nie można dostać masła w szkle. Oczywiście, jak widać, niektóre produkty opakowane są w folię, no ale niestety no, nie da się tego uniknąć. Pokażę tylko, jak to wygląda. Zaraz posegreguję produkty i powiem, co chcę z nich zrobić i do czego będą mi potrzebne. Jak niestety widać, naklejki są z plastiku, ale reszta to recyklingowa tektura, więc myślę, że dla osób, które nie mają alternatywy w postaci ekosklepu, w którym są przystępne ceny i do którego mogą w każdej chwili pójść, myślę, że to jest dobra alternatywa. Myślę, że folię można było odpuścić, przecież atomizery można powrzucać luzem do kartonu albo ewentualnie owinąć w papier. Nic by im się nie stało. Chyba już wszystko rozpakowałam, teraz Wam pokażę, co i do czego będę używać. Za całość zapłaciłam 115 zł. Była promocja i powyżej jakiejś kwoty dostawało się masło waniliowe, 25-gramowe gratis. Opakowanie masła małego, bo zamówiłam troszkę większe, jest również szklane. Bardzo fajne, można je wykorzystać do kremu albo do masła do ust, do czegokolwiek innego. Wszystkie ceny będę pokazywała w trakcie pokazywania produktów. Zanim oddam głos do studia, kilka informacji o hydrolatach. Hydrolat jest to produkt otrzymywany przy destylacji z parą wodną całych roślin lub ich części. Przy tego rodzaju destylacji otrzymuje się olejek eteryczny i wodę podestylacyjną, czyli hydrolat. Hydrolaty do niedawna traktowano jako bezużyteczny produkt uboczny w procesie otrzymywania głównego materiału, jakim był olejek eteryczny. Obecnie jednak są one coraz bardziej doceniane, a przede wszystkim pięknie pachną. Zastosowanie: samodzielnie jako tonik, odświeżacz powietrza i pościeli, jako woda po koleniu lub do rozrabiania maseczek proszkowych, np. glinkowych lub algowych. Do hydrolatów, których używam jako toniku, domówiłam pierwszy raz atomizer. Wystarczy go przykręcić na opakowanie i wówczas można używać hydrolat jako tonik i nie trzeba nawet używać do tego żadnego wacika. Atomizer na hydrolat jak najbardziej bezpośrednio pasuje. Atomizer jest oczywiście wielorazowego użytku i nie trzeba go zamawiać za każdym razem, wystarczy jeden. Uwielbiam w ten sposób stosować tonik, bo spryskując po prostu bezpośrednio twarz, nie trzeba do tego używać żadnego wacika.
jest to jak najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Może zanim znowu połączę się ze studiem, mały wstęp do tego, co zaraz pokażę. Warto zrobić własny krem. Dzięki temu wiemy, co nakładamy na twarz. Kremy składają się z fazy wodnej, fazy olejowej i emulgatora. Olej nie łączy się z wodą i do tego właśnie potrzebny jest emulgator. Emulgator jest substancją, która sprawi, że olej i woda się połączą ze sobą, tworząc emulsję. Mam w planach nagrać filmik o tym, jak zrobić najprostszy krem bez sprzętu. Okej, oddaję głos do studia. To jest zestaw do robienia kremów. Domówiłam hydrolaty, mam w zapasie olej i emulgator oczywiście. Kremy chcę zrobić na prezenty świąteczne dla paru osób oraz dla siebie, bo skończył mi się. To natomiast jest zestaw na antyperspirant. Potrzebne mi było jakieś bardziej stałe masło, kakaowe jest do tego idealne, oraz płynne masło shea. Wcześniej nie używałam masła shea, tylko kokosowego, jednak mam wrażenie, że kokos mnie zaczął zapychać, więc poeksperymentuję z antyperspirantem bez masła kokosowego, tylko zamiast kokosowego użyję masła shea. Trzy słowa o owijce. Owijka to ekologiczny i wielorazowy zamiennik plastikowych opakowań na żywność. Używa się jej jak folii spożywczej. To po prostu kawałek materiału nasączony woskiem. Owijka jest opakowaniem wielokrotnego użytku. Oczywiście przy odpowiedniej pielęgnacji. Należy ją czyścić zimną wodą z dodatkiem łagodnego mydła. Oddaję głos do studia. Będę również próbowała robić wegańskie owijki. Tradycyjne owijki są na wosku pszczelim. Ja będę próbować robić z tym roślinnym woskiem oraz z roślinnym woskiem sojowym, który zamówiłam już jakiś czas temu. Glinki użyję do zrobienia pudru do mycia twarzy. Myję już tak twarz od dobrych kilku miesięcy dwuskładnikowym pudrem z glinką i podkami owsianymi. Niestety sposób mycia twarzy za pomocą olejów nie sprawdził się. Miałam kilka podejść w ciągu kilku lat. No nie jest to dla mnie. Natomiast taki puder do mycia twarzy sprawdza się jak najbardziej. Muszę dodać, że opakowanie jest niestety plastikowe. Glinkę do pudru do mycia używam w stosunku 1:5. Na każde mycie używam szczyptę pudru, więc zapas glinki jest prawie dożywotni. O tyle dobrze. Dziękuję za uwagę, poświęcony czas, każdy komentarz pod filmem i subskrypcję. Do następnego, pa! Bez odbioru!